Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj otworzymy sobie fragment zapisany w 13 rozdziale 2 Samuela, druga księga proroka Samuela, rozdział 13. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o sprawach rodzinnych króla Dawida. Dość zawiłych, ale dużo nauki stamtąd płynie dla nas. Wiem, że król Dawid miał kilka żon, no jak kilka żon, to i mnóstwo dzieci. Ale pomówimy głównie o jego pierworodnym, o Amnonie. Jego pierworodny syn, wiemy, że pierworodny syn dziedziczy po ojcu swoim majątek, cały majestat, wszystko, co ojciec niesie ze sobą, to dziedziczy syn, najstarszy syn, dziedzic. I można powiedzieć, to był taki pewien kłopot, że Salomo miał kilka żon i dzieci, które miał, to było rodzeństwo, ale nierzadko rodzeństwo przyrodnie, bo pochodziły z różnych matek. I czytamy w tym rozdziale o takiej historii, że Amnon, młody mężczyzna, dość przystojny, piękny, ale spodobała mu się, na domiar złego, spodobała mu się jego siostra, przyrodnia siostra, a rodzona siostra jego przyrodniego brata Absaloma, Tamar. I tu weszły już pożądliwości na scenę, weszły hormony nieopanowane przez człowieka młodego i zaczęły się kłopoty. I to od tego momentu zaczęło się pewna potok zdarzeń dość negatywny, które pociągnęły za sobą śmierć później dwóch synów Dawida, tego właśnie wspomnianego Amnona, później Absaloma i zhańbienie siostry Tamar i dalsze problemy w życiu Dawida. Spowodowane też błędami wychowawczymi Dawida. Błędami wychowawczymi Dawida. Czytamy ten rozdział 13, który mówi tak. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syna Shimei, brata Dawidowego. A Jonatan był człowiekiem bardzo przebiegłym i rzekł do niego, dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć, Amnon powiedział mu, zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata. I poradził mu Jonadab, połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego, a gdy przyjdzie twój ojciec, by cię odwiedzić, powiedz mu, pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę tak, żebym na to patrzył, to bym się posilił z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego, a gdy przyszedł król, aby go odwiedzić, Amnon rzekł do króla, pozwól, aby przyszła Tamar, moja siostra, i przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. Posłał wtedy król do Tamar, do jej mieszkania, takie polecenie, idź do domu Amnona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar przyszła do domu Amnona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wtedy wzięła ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła ją przed nim. Lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł, niech wyjdą stąd wszyscy. Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amnon do Tamar, zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła i przyniosła je Amnonowi i swojemu bratu do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał je w objęcia i rzekł do niej, chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała, nie, bracie mój, nie zhańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniaj takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą?
A co do ciebie, będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego, nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie chciał jej usłuchać, a nawet przywołał swojego sługę, który mu usługiwał i nakazał mu wyprowadź rzetę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała ona zaś na sobie sukienkę z rękawami, gdyż tak ubierały się od dawien dawna córki królewskie, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zareglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła. Położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając. Wtedy rzekł do niej Absalom, jej brat, czy Amnon, twój brat, był u ciebie? W takim razie, siostro moja, zachowaj milczenie, to twój brat. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. I zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma, swojego brata. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. 2 lata później miało się odbyć u Absaloma strzyżenie owiec w Baal Hasor, który jest w pobliżu Efraima, i Absalom zaprosił na nie wszystkich synów królewskich. Wstąpił też Absalom do króla i rzekł, oto ma się odbyć strzyżenie owiec u twego sługi, przyjdź, o królu, wraz ze swoją świtą do twego sługi. Lecz król odpowiedział Absalomowi, nie, mój synu, nie możemy iść wszyscy, nie możemy cię obciążać. I chociaż na niego nalegał, Dawid jednak nie chciał pójść i odprawił go z błogosławieństwem. Wtedy Absalom rzekł, jeżeli nie, to proszę, niech pójdzie z nami Amnon, mój brat. A król na to, po co on miałby pójść z tobą? Ale Absalom nalegał na niego i wysłał więc z nim Amnona i wszystkich synów królewskich. Absalom zaś rozkazał swoim sługom, uważajcie, gdy Amnon podochoci się już winem, a ja dam wam rozkaz, zabijcie Amnona, wtedy go uśmiercicie. Nie bójcie się, wszak to ja wam daję rozkaz. Bądźcie odważni i okażcie się dzielnymi mężami. Słudzy Absaloma postąpili z Amnonem tak, jak im Absalom nakazał. Zerwali się więc wszyscy synowie królewscy i dosiadczy każdy swojego muła pierzchnęli. A gdy byli jeszcze w drodze, doszło Dawida następująca wieść. Absalom kazał pozabijać wszystkich synów królewskich, ani jeden z nich nie ocalał. Wtedy król wstał, rozdarł swoje szaty, położył się na ziemi, a wszyscy jego słudzy stali obok w rozdartych szatach. Lecz wtedy odezwał się Jonadab, syn Szymei, brata Dawidowego, i powiedział, niechaj nie sądzi mój pan, że cała młódź synowie królewscy poginęli. Zginął tylko sam Amnon, albowiem takie postanowienie powziął Absalom tego dnia, gdy tamten zhańbił Tamar, jego siostrę. Niechaj tedy mój pan król nie dopuszcza do swego serca tej myśli, że zginęli wszyscy synowie królewscy. Zginął tylko sam Amnon. Absalom zaś uciekł, a gdy strażnik podniósł swoje oczy, ujrzał, że oto gromada ludzi podąża stokiem góry drogą na Choronaim. Toteż Jonadab rzekł do króla, oto nadchodzą synowie królewscy, jest więc tak, jak mówił twój sługa. Zaledwie przestał mówić, a oto weszli synowie królewscy i podniósłszy swoje głosy, płakali. Wybuchnął też wielkim płaczem król i cała jego świta. Absalom zaś uciekłszy, przybył do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur. Dawid zaś opłakiwał swego syna całymi dniami. Gdy zaś Absalom po swojej ucieczce przybył do Talmaja, króla Geszur, i przybyło tam już 3 lata, zatęskniło serce Dawida za spotkaniem z Absalomem, gdyż pocieszył się już po śmierci Amnona. Historia dość znana i to jest początek zawirowań w rodzinie Dawida. Czytamy, że Amnon był pierworodnym i jak mówi Słowo Boże w fragmencie, który czytaliśmy w wierszu 21, iż Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, jakie uczynił Amnon Tamar, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził mu żadnej przykrości, gdyż miłował go jako swego pierworodnego. Te słowo mówił na tyle dosadnie, jaki był stosunek Dawida do Amnona. Czyli w wielu sytuacjach Dawid pobłażał Amnonowi jego postępowanie.
jak Amnon dopuścił się tego, to był efekt dłuższego czasu ulegania pożądliwościom, ulegania pewnym cielesnym myślom, którym folgował Amnon. Dawid o wielu rzeczach wiedział, ale to jest mój pierworodny. Dawid go chołubił, Dawid pozwala mu na wiele rzeczy, bo to jest mój Amnonek. To jest mój Amnonek i to on rósł w takim przekonaniu, że jest kimś wyjątkowym, że jest dziedzicem, czyli ty na pierwszym miejscu. Pamiętacie w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, kiedy Jezus w pewnym momencie mówi któryś raz z kolei o swojej śmierci, przypowiadał swoją śmierć, komunikował to swoim uczniom, że musi cierpieć męki, musi być biczowany, musi być zabity, musi być powieszony na krzyżu, a trzeci się go zmartwychwstać. A co robili uczniowie? Zastanawiali się, który z nich jest pierwszy, który z nich jest najważniejszy. Między braćmi, przy tak licznej rodzinie, jaka była rodzina Dawida, to było na porządku dziennym. Pamiętacie rodzinę Jakuba? Wszyscy zazdrościli Józefowi, że ojciec bardziej kochał jego, bardziej kochał Benjamina, bo obydwaj byli synami Racheli, w której Jakub był zakochany. Lea też była jego żoną, miał z nią 10 synów, ale Rachela to Rachela. To było, wiecie, trochę wyżej niż ta Lea. Jakub sprawił wspaniałą szatę dla Józefa. Józef nie krył się z tym, że jest kimś wyjątkowym i wywyższał się nad innymi braćmi. Podobnie było tutaj. I doszło do tego, że Amnon tak był pewny siebie, nie miał żadnych hamulców, miał pozycję pewną, miał status i może siedział w domu, nudził się przy posiłkach, kiedy rodzina była zgromadzona, zerkał okiem na Tamar, spodobała mu się. No, siostra, przyrodnia siostra, wtedy tamte czasy były, że jak ona powiedziała, Tamar, do Amnona, że jeśli chcesz mnie mieć, porozmawiaj z ojcem, na pewno mnie tobie nie odmówi. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że możemy się pobrać i nie będzie problemu w tej kwestii. Bo była jego przyrodnią siostrą. Tam czasy takie były, że pewnie nie byłoby problemu z taką sytuacją. On nie brał pod uwagę za mąż pójścia, nie brał pod uwagę wiązania się na dłuższą metę, chociaż Słowo Boże mówi, zakochał się. Pierwszy werset tego fragmentu, który czytaliśmy, zakochał się w Tamar. Już możemy myśleć, jakie to było zakochanie. To nie było zakochanie, bo zakochanie, takie jak Izaak kochał Rebekę, czy Jakub Rachelę, czy Abraham kochał Sarę. To nie było to. To była pożądliwość. Bo kiedy doszło do tego faktu grzesznego między nimi, do gwałtu, kiedy Amnon już zaspokoił swoją pożądliwość, znienawidził Tamar większym uczuciem negatywnym niż wcześniej, jak Słowo Boże mówi, kochał ją i pogonił ją, zhańbioną. Widzimy, dał mu tę satysfakcję, pożądał czegoś, pożądał kogoś w tej sytuacji, zaspokoił swoje żądze, ale czy skutecznie? Nie. Dalej był niezaspokojony, a nawet to przyniosło negatywny efekt. Wiele osób do dzisiaj myśli, że jak muszę to mieć, czy muszę mieć tą osobę, czy muszę mieć tą rzecz, o której myślę, już się nasycę. Już się nasycę. Nie ma nasycenia. Nie ma nasycenia. Słowo Boże mówi w którymś fragmencie, nie pamiętam dokładnie, czy to było przy powieści Salomona, czy kaznodziei Salomona, że dwie rzeczy są nienasycone. Piekło lub otchłań i oczy nierządnika, który zawsze będzie za kobietami się rozglądał. I człowiek ma jakąś pożądliwość w sercu, nawet jak ją w jakimś momencie tą porządliwość otrzyma, pozyska ją, czy już będzie nasycony? Nie, będzie dalej szukał.
Pewien moment będzie nasycenia. A dalej będzie szukał, aby to było pożądliwość, to jest coś niekończącego się. Niekończącego się. Pożądliwość, to można powiedzieć, jest uzależnieniem. Może spotkać alkoholika, który napije się i jest mu jakby lżej. Bo alkohol działa, jest mu lżej. I potem budzi się, jest w stanie takiego kaca, jakby mówiąc, kiedy trzeźwieje i są takie symptomy negatywne, fizyczne, psychofizyczne. Mówi, nigdy nie będę pił więcej. Nigdy więcej nie będę pił. Czy to jest prawda? Nie. Przychodzi chwila, jakiś tam moment i znów przychodzi uczucie pożądania alkoholu. I człowiek ulega. To mu nie daje nasycenia. Dlatego Jezus powiedział do Samarytanki w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Ona pożądała mężczyzn. Wiemy, ile miała. 5 mężów, a ten, który teraz jest, nie jest twoim mężem. Czyli 6. Lubiła mężczyzn. Możliwe, że była bardzo piękną kobietą, dość atrakcyjną. I lubiła mężczyzn. I Jezus powiedział do niej, ja dam ci wody, którą gdy ją spożyjesz, już nie będziesz pragnąć. Nie będziesz musiała przychodzić tu z ciężkim dzbanem, czerpać wodę i nie będziesz musiała cały czas chodzić i czerpać. Będziesz nasycona. Grzech ma to do siebie, że nigdy nie nasyca. Człowiek, jak grzeszy, chce jeszcze więcej grzeszyć. I ci, którzy trwają w grzechu, wiecie, co dziwne, czują w tym przyjemność. Grzech jest przyjemny. Amnon doświadczył tego. Przez chwilę było mu przyjemnie. Tylko dla niego było przyjemnie, ale przez chwilę. Tylko przez chwilę. Zaspokoił swoje żądze na moment. Gdyby była okazja, na pewno szukałby, gdy miał jeszcze jakieś inne ładne siostry, może by inne siostry szukał. To jest pożądliwość. To jest nienasycenie. Bóg sprawia to, że kiedy przywołuje nas i oferuje nam drogę zbawienia, oferuje nam wypełnianie Jego woli, możemy czytać nawet między wierszami, że Bóg zna nasze pragnienia. Bóg wie, czego potrzebujemy. Jak Słowo Boże mówi, zanim Go poprosimy. I jak Bóg coś daje, jesteś spełniony. Dlatego psalmista mówił, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Ludzie gonią za szczęściem, za przyjemnością, za przyjemnością. Amnon tak myślał o Tamar, tak myślę o Tamar, to jego pragnienie posiadania jej traktował jako przedmiot. Tak właśnie robią ludzie, którzy są opanowani przez pożądliwości. Wszyscy ci, którzy są obok, którzy są mu potrzebni do osiągnięcia tego celu, traktowani są jak przedmioty. Chociaż mu ona się nie opierała tak bardzo, tylko powiedziała, że ostrzegła go, że źle robisz, podała mu konsekwencje swego tego postępowania. Powiedziała, że będziesz nikczemnikiem w Izraelu i jeszcze zhańbisz mnie. Jeśli kochasz mnie jako siostrę, nie popełnię tej hańby. On na to nie patrzył. Był już w takim transie pożądania, aby zaspokoić. Jeśli będziemy pozwalać grzechowi na więcej w naszym życiu, dojdzie do takiej sytuacji. Może nie w takiej formie, ale dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli już się opanować. Nie będziemy mogli już się opanować. Jak czegoś chcemy i zaczynamy dłużej o tym myśleć, to już, wiecie, opanowuje nasze myśli, śnimy o tym, myślimy o tym, podporządkujemy swoje życie ku temu, swój czas, dopasowujemy, aby tak było, to robi się wielki problem. Wielki problem. I doszło do tego, że
doszło do gwałtu i potem się posypało. Absalom, rodzony brat Tamar, dowiedział się, o co chodzi i od razu zaplanował morderstwo Amnona za to, co zrobił. I tu zaczęło się sypać. Potem, kiedy Amnon zginął, Absalom nie był drugi po Amnonie, był trzeci do tronu. Drugim był Adoniasz. Też niezły agent. To może każdego syna, kazanie na każdego syna Dawida poświęcić, rozwarać ich życie. I prawie każdemu odbijało. Pojawił się syn z Batrzeby, który umarł wcześniej, bo pochodził z nieprawego związku Dawida z Batrzebą. Bóg go powołał wcześniej, on nawet z imienia nie był wymieniony. Następnie był Salomon, który spodobał się Bogu i został po Dawidzie królem. Tamci starsi wojowali między sobą. Walka o władzę, pożądanie wielkości. Absalom nawet próbował zabić Dawida, bo przeszkadzał mu w jego pożądaniu władzy. Musimy uciekać od pożądliwości. Słowo Boże mówi w innym miejscu, musimy uciekać od bałwochwalstwa. Jeśli pożądasz, czyli zaczynasz coś czcić bardziej niż Stwórca. Bardziej niż Stwórcę. Jak czytamy w liście do Rzymian, Bóg tak trochę scharakteryzował dzisiejsze pokolenie i użył tam takie ciekawe słowa. List do Rzymian, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział od wiersza 21 do 20. 21, 23 i 25. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz nikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pokrążyło się w ciemności. Pomyślmy, co myślał Amnon. Znikczemniał w swoich myślach. On, kiedy szedł na posiłek z całą rodziną, myślał, zobaczę Tamar. Swoje oczy będę mógł paść, patrząc na nią. Skanując jej kształty, będę myślał o niej. Będę pożądał. Owładnął nim duch cudzołóstwa. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet taki czworonożne zwierzęta i płazy. I wiersz 25, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. W pewnym momencie dla Amnona Tamar stała się kimś w rodzaju bożka. Owadną im duch i duch cudzołóstwa, duch przeteczeństwa. Owadną im. W jaki sposób? Nie mógł się doczekać posiłku, nie mógł się doczekać zebrań rodzinnych, bo zobaczy Tamara. Kiedy ją zobaczył, cieszył się na jej widok. Dlaczego? Siostra przyszła? Nie. Obyk mego pożądania. To jest ta, która zaspokoi moje żądze. To było jednostronne pragnienie. Wielu ludzi ulega do dzisiaj takim sytuacjom. Czy chodzi o finanse, czy o władzę, czy o wpływy? W rodzinach może być nieporządek. I to wszystko wynika z jednej rzeczy. Z egoizmu. Myślimy o sobie. Tylko o sobie. Wielu psychologów dzisiaj powiada, wiecie, w czym jest dzisiaj problem w takim naszym pokoleniu, jak to nazwać, które głównie bierze niż daje, pokoleniu biorców, problem jest z narcyzmem. Czyli dla mnie wszystko, ja jestem w centrum, wszystko jest robione dla mnie, z mego powodu jest mówione o mnie. No i zależy, w jakiej formie jest o mnie mówione. Jak chwalą mnie, to jest super.
Napomnień oczywiście nie znoszę, wolę pochwały. Żeby o mnie się troszczyli, o mnie mówili, o mnie dbali. A jak coś mi jest zarzucane, to robię tak, że ktoś inny jest winien, nie ja. Zawsze jakieś to wytłumaczenie znajdę. Albo udaję ofiarę, chociaż nią nie jestem. Widzimy? Amnon zdolny był do udawania chorego i to tak udawał, że wszyscy uwierzyli. Polecenia, które prośby, które wydawał ojcu, prośby, o które prosił ojca, że niech Tamar przyjdzie, upiecze mi placuszki, poda mi do ręki, to takie było dziwne. Nie wydaje się wam takie dziwne takie rzeczy? Ale nikt w to nie wierzył, bo Amnon to był, wiadomo, syn królewski. I kiedy zostali sam na sam, doszło do tego, do czego dojść nie mogło. Do czego nie miała prawa dojść. Jak to się mogło stać, pomyślmy, nie? Jak to się mogło stać? A mi jakiś czas i Dawid popełnia coś podobnego z potrzebą. Tylko tam nie dochodzi do gwałtu. Ale też to był związek, początki tego związku nienormalne. I kiedy o Dawidzie czytamy, tam jest mowa, on, że wstał z łoża w środku dnia, czyli spał cały dzień. Jego ludzie wojowali, to była wiosna, powinien być już ze swoim wojskiem na froncie. Wysłał dowódców, sam został, mówi się, odpocznę sobie. No i zobaczył kąpiącą się kobietę i to i poszło. Wszystko, myśli poleciały. Jak ważne jest być napełnionym Słowem Bożym. Jezus powiedział, bądźcie pełni mojego słowa. Jeśli moje słowa w was będą, inne tłumaczenie mówią, w was tkwić będą, moje słowa. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A jeśli, Paweł mówi w jednym miejscu, jeśli swoje powołanie, które macie od Boga, to w jakim pozycji przed Bogiem jesteście, według Słowa Bożego, w modlitwie i w uświęcaniu się będziemy umacniać, nigdy się nie potkniemy. Słowa Boże, my nigdy nie potkniemy się, że nie pójdziemy w grzech. Nie mówię, że grzech się nam nie zdarzy. To jest mowa o chodzeniu w grzechu, to jest zupełnie co innego. Póki jesteśmy na tym świecie, zawsze coś się może wydarzyć. Jakiś grzech, jakieś uchybienie, jakiś błąd możemy popełnić. Możemy. Ale inaczej jest, kiedy chodzimy w grzechu. To jest zupełnie co innego. To jest coś, co trwa. To jest proces. I nic człowiek z tym nie robi. To cały czas trwa. I nie, że trwa i nic więcej. To się pogłębia. Bo grzech dojrzewa. Bo grzech dojrzewa. I zależnie, co my z nim zrobimy. To są ogniste pociski złego. Szatan podsyła jakąś myśl. Zobacz, pomyśl o tym, pomyśl o tym. Zobacz, może to byś chciał, może tamto byś chciał. A do kobiety zobacz, patrz tam. Nie chciałabyś tego? Nie chciałabyś tamtego? Nie chciałabyś tego mieć? Czy mężczyzny nie chciałeś tym być? Czy w taki sposób? I albo uruchomi pewne mechanizmy w naszej osobie, w naszym sercu, albo nie. Szatan próbował tak samo u Jezusa uruchomić pewne rzeczy, kiedy kusił go na pustyni. A to chciał przez głód dotrzeć do niego, a to chciał w inny sposób dotrzeć do niego. Jezus go pogonił. Bo Słowo Boże mówi, mamy przyjść do Boga. Nie poza Bogiem cokolwiek, tylko mamy przyjść do Boga prosto i powiedzieć, Boże, widzisz, jaki jestem. Nie dopuść, żebym uległ pożądliwościom. Pożądliwość w dzisiejszych czasach jest jak zaraza. Tyle jest pokus i łatwo ulec. Bardzo łatwo ulec, jeśli nie jesteśmy zanurzeni w Bożym Słowie, które jest jedną gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa.
A wielu ludzi nie czyta słowo lub czyta je bardzo mało. Na swoją własną zgubę. Bo nie są świadomi, czym jest Słowo Boże. Że to jest najlepsze narzędzie ochrony przed wpadnięciem w szatańską pułapkę. Jeden z psalmów mówi, szatan chodzi wokoło nas jak ptasznik. Szuka. My jesteśmy jak orły, jak Słowo Boże mówi, a on jest jak ptasznik. Czyli wie, czego orzeł potrzebuje i taką przynętę tu szykuje, żeby orzeł się zniżył. Orzeł się zniżył. I żeby orła wtedy łapnąć w jakąś siatkę, w taką pułapkę. Ale wiecie, orzeł nie musi się zniżać. Orzeł ma taki przez Boga dany wzrok, że widzi, nie musi się zniżać. Ale niektórzy się zniżają i zostaną przez szatana schwytani. Kiedy masz taki dobry wzrok, że nie musisz się zniżać? Kiedy trwasz w słowie, Bóg daje ci wzrok. Izajasz mówił, patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą i nie rozumieją, bo serce ich jest daleko ode mnie. Słyszeliście kiedyś o orle krótkowzrocznym, ślepym, że musiał się zniżyć, żeby zobaczyć, że to mysz? Nie, orzeł ma świetny wzrok. A Słowo Boże porównuje ludzi do orłów. Psalmy mówią, porównuje ludzi do orłów. Człowiek, który trwa w Bożym Słowie, który jest nim przepełniony, żyje nim, jest jak orzeł z doskonałym wzrokiem. Widzi, kiedy ma atakować i widzi zagrożenie i wie, kiedy się wycofać. A inni ludzie, którzy działają na podstawie zmysłów, bo nie znają Słowa Bożego, nie są blisko Boga, łatwo wpadają w pułapkę. Amnon działał na poziomie zmysłów. Pozwolił, żeby zmysły w nim działały. Tamar, niczego nie spodziewająca się, nie oczekująca kobieta, w prostej jakby posłuszeństwie ojca przyszła do brata pomóc mu w jego cierpieniu, jego chorobie tak zwanej. Nie spodziewała się tego, co ją czeka. Słowo Boże mówi, jak ważne jest trwanie w Bożym Słowie. Trwanie w grzechu nigdy nikogo nie nasyci. Będziemy chcieli jeszcze więcej. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Będziemy nienasyceni. W Bogu jest tylko nasze zaspokojenie. Tylko w Bogu. Że będziesz miał tyle, co ci potrzeba, nawet Bóg da ci jeszcze więcej, ale będziesz miał przytomny umysł, że spokojnie będziesz wiedział, że tego ci potrzeba, ale to ci nie będzie zaprzątało myśli. Nie będziesz tym zniewolony, że musisz to mieć. Jedyne, co musimy mieć, to społeczność z Bogiem. Jedyne, co musimy mieć, bo to jest życie. To jest życie. Dlatego, kiedy czytamy fragment z Ewangelii Marka, 4:18, i dalej do 19. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, zauważyliśmy, nie troski, troski tego wieku, o co ludzie się troszczą. Spróbujmy zrozumieć cały kontekst. Troski, to możesz troszczyć się, skąd mam na chleb, ale troski tego wieku, to nie jest tak, że jak dojadę do pracy, tylko jakim samochodem do pracy dojadę. Ile zarobię? Nie, czy zarobię w ogóle, czy utrzymam rodzinę, tylko na jakim statusie będę żył. Troski tego wieku, to czego ludzie szukają i ułuda bogactwa. Widzimy ułuda. Bogactwo coś nam oferuje, coś pokazuje, coś reklamuje. Ale to jest tylko złudne, bo to jest chwilowe. Nie będziesz tym nasycony. Dlaczego mężczyźni zmieniają samochody, a kobiety zmieniają sukienki? Kobieta kupi jedną sukienkę i to jest starczy na lata, tak? No teraz są materiały, że sukienka może starczyć na lata. Kobieta kupuje inne sukienki, kupuje. I to jest złe, to jest dobre. Ale problem jest taki, kiedy to się staje celem. Że ja muszę to mieć.
Dlatego ludzie zaczynają być zawistni, bo ktoś ma lepiej coś ode mnie, albo ktoś ma coś ładniejszego ode mnie, albo porównujemy się ze sobą. Że ja jestem jakimś takim wyznacznikiem i patrzysz naokoło po ludziach. No ja mam to, a ciekawe, co on ma tamto. No, ma samochód rok młodszy ode mnie. I już tak. To zaczyna być problem. Ułuda, bogactwo i pożądanie innych rzeczy owładają nimi. Pożądanie innych rzeczy owładają nimi. I zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Zaduszają słowo. Wiemy, kim był Dawid. Wiemy, jaką miał społeczność Dawid z Bogiem. Nie wierzę, że Dawid nie mówił synom o Bogu. Ale Amnon był zapatrzony gdzie indziej. Jego serce było gdzie indziej. Może modlili się przed posiłkiem, kiedy Dawid z rodziną był przy posiłku, modlili się, dziękowali Bogu za jedzenie, a Amnon kątem oka patrzył na Tamar. Może siedziała obok, a może naprzeciwko? I on nie skupił się na modlitwie, tylko tak patrzył na niej, śledził wzrokiem. I pożądanie rosło, rosło. I słowo, które ojciec mu głosił, zostało zaduszone. Kiedy słyszymy słowo od Boga, z kazalnicy, czy kiedy czytamy w domu sami, czy ktoś nam je przekazuje, czy w środkach masowego przekazu słyszymy słowo, o czym myślimy? Jakieś pamiętam, łapałem się, głosił pewien kaznodzieja, ja zawsze patrzyłem, jak jest ubrany, jaką fryzurę ma, czy się jąka, jak mówi. Zwracano mi uwagę, słuchaj, patrz na to, co on mówi. Rzeczywiście, zajmowałem się takimi pobocznymi sprawami. A skupię się na tym, na słowie. Na słowie. Jak byłem młodym chrześcijaninem, wiele osób młodych w moim wieku myślało, ale on ma namaszczenie, ale to namaszczony sługa, ale on głosił. Podniósł rękę i już tu kilka osób na języka zaczęło się modlić, kilka osób upadło w mocy Ducha Świętego. Wow! I człowiek tym żyje. A co było ogłoszone? A on coś głosił w ogóle? Człowiek skupił się zupełnie na czym innym. Słowo posiane między ciernie. A ciernie co? Zadusiły słowo. Inne rzeczy zadusiły słowo. A dobra gleba wydaje owoc. Bóg powołał nas, abyśmy wydawali owoc. Nie wydamy owocu, jeśli będziemy mieli przed oczami coś innego niż to, co Jezus nam podaje. Dlaczego Piotr chodził po wodzie, bracia i siostry? Dlaczego? Bo patrzył na Jezusa. Cała jego istota była skupiona na Jezusie. Dlatego chodził po wodzie. A dlaczego inni siedzieli w łodzie i nie wyszli z wody? Bo nie patrzyli na Jezusa, patrzyli na Piotra, jak on to robi. Patrzyli na Piotra i nie mogli wyjść z łodzi. Jedyny Piotr patrzył na Jezusa i wyszedł z łodzi. Rozumiemy porównanie? Gdy patrzysz na Jezusa, wiele możesz. Dawid miał społeczność z Bogiem, patrzył na Boga, pokonał lwa, pokonał niedźwiedzia, kiedy atakowano stado, pokonał Goliata. Uczniowie siedzieli w łodzi i patrzyli na ogrom tej wody, jak Piotr potrafi chodzić po wodzie, i nie patrzyli na Jezusa. Dawid, gdyby patrzył na ogrom, wielkość Goliata, nie pokonałby, nawet nie wyszedłby do niego walczyć. Goliat miał 3 metry 80 cm wzrostu. Sama jego włócznia ważyła prawie 200 kg. Wiem, ile waży sztanga, wadze 200 kg. Podnieść. A chuć taką jeszcze i rzucaj nią. Dawid nie patrzył na wymiary Goliata. Dawid patrzył na Boga. Nic mu nie przesłaniało wydawania owocu. Nic mu nie przesłaniało.
Zawsze zejdziemy na manowce, bracia i siostry, jeśli coś nam przesłoni Boga i słowo, które słyszymy, które Bóg podaje. Zawsze zejdziemy. Bo Słowo Boże jest pochodnią nogi moim, jak powiedział psalmista Dawid. Pochodnią nogi moim. Świat to jak chodzenie w ciemności. A Słowo Boże rozświetla tą ciemność. Jak nie masz światła, jak będziesz szedł? Jak będziesz szedł? Jak kierunek obierzesz? Jak kamień zobaczysz? Czy kłodę, która jest rzucona przez szatana pod twoje nogi? Jak ją zobaczysz? Jezus mówi, chodźcie, póki światłość macie. Tu macie światłość w sercu. Chodźcie, póki światłość macie. I widzicie wokoło, co się dzieje. Szatan robi wszystko, żeby tylko zaciemnić. Żeby coś tam pod nos podstawić, żebyśmy tego pragnęli. Nie Jezusa, tylko tego akurat pragnęli. Tylko tego. Na tym się skupili. Wszystkie twoje zmysły, twoje pragnienia, twoje myśli, twoje dążenia, na tym się skupiły. Nie na tym, na Jezusie, tylko na tym akurat. Dlatego Piotr wyszedł z łodzi, a reszta siedziała. I trzęśli portkami. I zastanawiali się w sposób fizyczny, jakie to zaszły reakcje fizyczno-chemiczne, że Piotr wyszedł z łodzi. Może coś pod nogami, może po grobli idzie. Wszyscy byli zszokowani. A Piotr tylko patrzył na Jezusa i wyszedł. Bo nic mu nie przesłaniało Jezusa. Rozumiemy? Pożądliwości zasłaniają ci obraz Jezusa. Zafałszują go albo całkiem ci zasłonią. I myślisz, że to, czego pragniesz, to jest od Boga. Tak myślał Paweł, kiedy był Saulem i myślał, że spełniał Bożą wolę, zabijając chrześcijan, pierwszych uczniów Jezusa. Myślał, że spełnia Bożą wolę, bo był zasłonięty przez żądzę śmierci ludzi, którzy według zdaniem, jego zdaniem grzeszyli przeciwko Bogu. Tak prowadźmy życie przed Bogiem, bracia i siostry. Tak módlmy się do Niego, tak prośmy Go, aby usunął wszelkie przeszkody z naszego życia. Abyśmy widzieli tylko i wyłącznie Jego w sposób czysty i niezachwiany, nieskazitelny. Bo im lepiej widzimy Jego, lepiej widzimy drogę przed sobą, bo On nam ją oświeca. Jak czegoś pragniemy, nie mówię o pożądliwości, czegoś pragniemy, bardzo pragniemy, oddajmy to Bogu. Boże, jeśli to jest pragnienie od Ciebie, to mi to nie zaszkodzi. A jeśli to nie jest pragnienie od Ciebie, zabierz to pragnienie ode mnie. Bo może przyjść taka sytuacja, że to pragnienie stanie się pożądaniem i pożądanie dojdzie do takich rozmiarów, że nawet nam na myśl nie przyjdzie, żeby Boga prosić o pomoc. Będziemy tak owładnięci żądzą tego posiadania, czy tego chcenia, Słowo Boże to nazywa chciwość także, tak bardzo tego chcesz, że nic poza światem nie widzisz, poza tym nie widzisz i wszyscy wokół dla ciebie są wrogami, na lewo i prawo, bo przeszkadzają ci w osiągnięciu celu. I staniesz się jak niektórzy ludzie w świecie. Cel uświęca środki. Nieważne, co, gdzie, musisz to mieć. Dlatego Bóg chce nas ostrzec przed tym, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do śmierci, takie zachowanie. Tylko i wyłącznie. Amnon zginął, Absalom zginął, Adoniasz, drugi w kolejności, Amnon był, Adoniasz, Absalom, ci trzej do tronu, Adoniasz później zginął z rozkazu Salomona. Tamar zhańbiona. Wiele się w tej rodzinie działo. Dawid też wiele rzeczy mógł zrobić, tylko Dawid był pokorny, Boga przepraszał. Tamci żadnej skruchy, żadnej pokory. Widzimy, jaka sytuacja, co pożądliwość może z człowiekiem życia, może zniszczyć i to robi. A Bóg daje nam moc. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Tarcza wiary chroni nas przed ognistymi pociskami złego. A co to znaczy jest pełna zbroja?
przybice nadziei i zbawienia. Masz tak zakuty łeb, że co by ci szatan nie podsyła, masz takie myślenie, jak mówi Słowo Boże. A żeby zakuć ten łeb, zakuć twoją głowę, musisz cały czas być w Słowie. Cały czas. 20 parę lat temu czytałeś Słowo raz na jakiś czas i może to starczało. Teraz jest taka presja demoniczna i co tak jest takie czasy, że musisz wyrywać czas, żeby czytać. Kosztem spania, kosztem odpoczynku, kosztem może rodziny, aby przeżyć, aby się ostać. To są takie czasy teraz. Nie czekaj, żebyś miał czas na czytanie Słowa. Czasu możesz nie mieć. Szatan da ci tyle zajęć, tak ci życie zaplanuje, on ci plan zajęć dnia wymyśli, tak? Że o 3 rano padniesz, a potem przypomnisz sobie, jej, Biblię nie czytałem. To dzisiaj poczytam. Nie, dzisiaj już masz zaplanowane, następne masz obowiązki. I to może być tak, że w kościele masz zajęć dużo. O, ile w kościele. I spotkanie, i jakieś organizacje, i tu jakieś działania. To wszystko w kościele. I po całym dniu pracy w kościele przychodzisz i Biblii nie czytałeś. I nie modliłeś się. A teraz już nie dam rady. Zamknę oczy, żeby pomodlić się do Boga. Po 2 zdaniach już odleciałem. A szatan, w służbie jesteś. Pracujesz dla Boga, udzielasz się. Słowo Boże mówi, wyrywaj czas, bo dni są złe. Szatan wie, że im więcej w tym jesteś, tym gorzej dla niego. To on będzie robił wszystko, żebyś miał tego miał mniej. On będzie robił wszystko, ażebyś na półeczkę odłożył, trochę kurz, żeby się zebrał na tej Biblii. Pomyślmy o tym. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I niech nas prowadzi w swój dobry sposób. Czasami niech nas koryguje. Bo korekta Boża prowadzi nas tylko do tego, że do Boga przychodzimy. Że Bóg nas zatrzymuje, bo chce nam coś podać. Dlaczego? Dlatego w psalmach, już na koniec powiem, jest taki zwrot często w psalmach, Sela. Co to znaczy Sela? Stój, zatrzymaj się, zastanów się. Możemy psalmy, wiecie, w biegu wszystkie wyrecytować. Przeczytasz psalm i ktoś powie, no czytałeś Biblię? Czytałem Biblię. Ale wiecie, że Biblii się nie czyta, Biblii się studiuje. Słowo, wiecie, kiedyś jak czytałem Biblię, no czytasz. Nawet niektóre fragmenty znam na pamięć. Ale którego dnia doszło do mnie? Fragmenty znane na pamięć niczego nie dadzą. Pastor opowiadał, że miał profesora, który Biblię znali na pamięć, a byli ludźmi niewierzącymi. Nic im nie daje, że znasz na pamięć Słowo Boże. Zupełnie nic im nie daje. Możesz przeczytać, powiem wam, 1 werset na dzień, ale żyjesz nim, trawisz ten werset i on wykonuje pracę w tobie. Biblii się nie czyta, Biblię się studiuje. Spróbujmy tak. Nie czytać Biblii tak, żeby jak najwięcej. No dzisiaj całą księgę przeczytałem, 1 Mojżeszową. Kilkadziesiąt rozdziałów. Wiem, jak było. No wiem, że wiesz, jak było, czytałeś, ale co z tego wynika? Co dla siebie wziąłeś? Co przez ten fragment Bóg do ciebie przemówił? W jaki sposób do ciebie przemówił? Jaki werset na ten dzisiejszy dzień masz? Bo wiecie, że Bóg dla każdego z nas ma na każdy dzień swoje słowo? Na każdy dzień. Na każdego z nas ma zaplanowane. Tylko jak się po ten werset nie zgłosimy, to słowo, nie będziemy mieli czasu, aby to słowo odebrać, tego słowa nie dostaniemy. Szatan o tym doskonale wie i będzie robił wszystko, żebyśmy tego słowa nie wzięli. A jak masz słowo od Boga na każdy dzień, dzień inaczej wygląda. Żyjesz tym słowem, wyznajesz to słowo, i to słowo wykonuje w tobie pracę. Błogosławioną pracę. Słowo cię przemienia. Staje się bardziej święty. Odłączony od tego świata. Widzimy? A co robił Amnon? Korzystał z życia, żadnych problemów. Ojciec jeszcze mu w tym pomagał. I skończyło się, jak się skończyło.
Grzech dojrzał i zrodził co? I zrodził śmierć. A Bóg w objawieniu Jana mówi, ja stawiam przed tobą życie lub śmierć. Ja ci radzę, abyś wybrał życie i żył. I żył. I niech nas Bóg błogosławi. Nas i nasze życie w Nim. Amen.